Cześć, witajcie, dzień dobry. Wieczór, bardzo późny wieczór, 2:25. Właśnie testuję ładowanie w Volvo EX30. Mam jeszcze chwilę czasu, aczkolwiek jest 70% już baterii. Tak przy okazji powiem Wam ciekawostkę, że od 10 do 70% ten samochód naładował się w 24 minuty. Zobaczymy później do 80%, jak nie zapomnę, ile będzie się ładował. Przy 71% ma już 66 kW mocy ładowania, a w szczycie ma 150. Ale test Volvo EX30 będzie chyba w kolejny weekend, w kolejną sobotę się pojawi. W najbliższą sobotę będzie najpierw MG4. Słuchajcie, przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu, czyli do aplikacji i kart do ładowania. Oczywiście, jeżeli ktoś kupuje Teslę, jeździ Teslą i tym bardziej wybiera się na zachód, to jest to mu mało potrzebna wiedza, bo generalnie będzie się ładował tylko na superchargerach Tesli, zwłaszcza też dlatego, że są to najtańsze ładowarki w tej chwili, jakie są dostępne, więc właściciele Tesli ładują się na superchargerach, ale oczywiście superchargerów na przykład w Polsce nie ma zbyt dużo, stąd właśnie dzisiejszy odcinek, bo trzeba się posiłkować innymi operatorami i innymi aplikacjami do ładowania. I teraz tak, będę Wam pokazywał tutaj, żeby nie montować tego filmu, tylko móc Wam teraz po powrocie do domu od razu go wrzucić na kanał, żebyście rano go już mieli u siebie. Aplikacja PlugShare, ta pierwsza. Aplikacja PlugShare służy do tego, żeby po pierwsze wynaleźć sobie ładowarki w okolicy. Czyli na przykład chcecie kupić samochód elektryczny, nie wiecie, czy w waszej okolicy w ogóle są ładowarki, jak to wygląda, nie macie pojęcia, czy takie ładowarki powstały. Ściągacie aplikację PlugShare, patrzycie sobie w swojej okolicy. O, te pomarańczowe punkciki, te pineski pomarańczowe to są ładowarki szybkie, czyli z prądem stałym. Te najbardziej pożądane, zwłaszcza w trasie. Te zielone na przykład pineski to są ładowarki te wolniejsze, czyli prądem przemiennym. No, użyteczne w hotelach czy w jakichś miejscach, gdzie spędzamy więcej czasu niż kilkadziesiąt minut, tylko z reguły kilka godzin. Przy jakichś basenach, właśnie hotelach, restauracjach, parkach rozrywki to są wskazane ładowarki i pożądane, i często w takich miejscach właśnie nie ma ładowarek prądem stałym, bo są niepotrzebne, bo auta ładowałyby się za szybko. Stąd właśnie stosuje się te wolniejsze ładowarki. No i ta aplikacja służy też na przykład do tego, co ja zalecam robić, aczkolwiek nie jest to jakiś przymus, to jest tylko wasza wolna wola. Na ładowarkach darmowych pod marketami bo logujcie się, bo pomaga to w tym, jak widzicie, inni ludzie też się logują. Oni robią to po to, żeby ktoś inny widział, że okej, ta ładowarka jest zajęta i będzie zajęta na przykład przez pół godziny, bo tutaj mamy możliwość coś takiego zrobić. I zobaczcie, tutaj sobie kliknę, muszę tutaj tylko podejrzeć. Kliknę sobie pineskę, Kaufland. Mam zamelduj. Trwa ładowanie. I zaznaczam sobie, że na przykład teraz podjechałem na Kaufland i będę ładował się przez pół godziny. Teraz widzicie, sorki. Tutaj przeklikałem, że przez pół godziny będę się ładował. I klikacie, wyślij i tyle. I ktoś widzi status, że aha, ten i ten ładuje się tutaj pół godziny, to ja jeszcze pojadę do Biedronki najpierw, a później dopiero do tego Kauflandu. Aczkolwiek spodziewajcie się, że pod tymi darmowymi ładowarkami stoją już trzy inne Tesle i cztery inne Kije i dwóch taksówkarzy, czterech kurierów. No ciężko już się dostać do darmowej ładowarki, to naprawdę trzeba mieć farta. Albo mieszkać gdzieś na jakimś odludziu, gdzie taka ładowarka rzeczywiście jest, a nie ma jeszcze aż tak dużo elektryków. No dobra, druga aplikacja to A Better Route Planner, czyli ABRP w skrócie. Aplikacja z takim logo. I to jest aplikacja, która służy do planowania tras. Ja już Wam pokazywałem tą aplikację przy okazji innego filmu. Jak tam pokazywałem, że ja nie jeżdżę 90 km na godzinę bez ogrzewania, tylko z Warszawy na narty jeździ się po prostu normalnie tyle, ile trzeba i ładuje się po drodze i dojeżdża się finalnie i tak szybciej. No ale no, wtedy
opisywałem, co, jak kto lubi jeździć, to jego wybór, aczkolwiek mi tutaj bardziej chodzi o to, że tę aplikację można zastosować również, planując dopiero zakup samochodu elektrycznego. Jeżeli na przykład znacie jakieś trasy, które robicie często, albo nie wiem, jeździcie na urlop gdzieś w danym kierunku i chcecie wiedzieć, ile czasu zajmie ładowanie, ile postojów będziecie robili, jesteście w stanie tutaj wszystko wyliczyć właśnie przy pomocy tej aplikacji. Tutaj po kliknięciu w tę ikonkę wybieracie sobie, jaki macie samochód. Tam jest lista wszystkich samochodów praktycznie, które są na rynku. Wybieracie parametry, jaką chcecie jechać prędkością maksymalną, jaka jest pogoda, ile jest stopni, czy pada, czy nie pada, czy wieje. Możecie te wszystkie parametry ustawić. Oczywiście w wersji premium jest też możliwość taka, że te wszystkie dane pogodowe i tak dalej zostaną zaczytane samodzielnie. Możecie oczywiście wykluczyć autostrady, wykluczyć opłaty, wykluczyć promy. To są różne tam rzeczy do ustawienia, tak żeby jak najbardziej optymalnie tę trasę zaplanować. No i ta aplikacja jest bardzo przydatna. Jest troszeczkę pessymistyczna, to znaczy jak powie Wam, że Wy dojedziecie na 10%, to znaczy, że jadąc przepisowo dojedziecie na 15%. Ale lepiej, że w tę stronę liczy zapas niż miałoby być odwrotnie. Także tę aplikację A Better Route Planner również polecam. Również właśnie do planowania zakupu samochodu. To jest też fajne. Dobra, kolejna aplikacja i karta to Greenway. Greenway, czyli chyba największy operator w tej chwili w Polsce. Jeszcze. Greenway, karta, Greenway, aplikacja macie tutaj. Po kliknięciu macie też mapę oczywiście. I co ciekawe, właśnie tutaj mam nawet klikniętą już Biedronkę w Zielonej Górze, chyba nową. Nie wiem, czy ona działa, ale wygląda na to, że działa. Myślałem, że jeszcze nie chodzi. Tutaj jest taka literka R przy tej pinestce. To znaczy, że to jest ładowarka w roamingu. To znaczy, Biedronka używa, czy pod Biedronką stoją ładowarki operatora, tak zwanego, on się nazywa PowerDot. Nie tak zwanego. Firma PowerDot, która stosuje zresztą ładowarki produkowane tu dosłownie za ścianą, tam w hali w ekoenergetyce w Zielonej Górze. I właśnie dzięki karcie Greenwaya, ale też zaraz operatora, o którym też za chwilkę powiem, innego, możecie ładować się na tych ładowarkach Biedronki. Zwróćcie uwagę tylko na to, że jeżeli nie macie tutaj abonamentu, to najtaniej Wam będzie ładować się bezpośrednio u PowerDota, czyli podchodzicie do ładowarki, tam jest kod QR, ja to pokazywałem też w poprzednim filmie o roamingu, który zalecam też obejrzeć. Jest kod QR, który skanujecie telefonem, przekierowuje Was do strony internetowej. Już 80%, pół godziny. No, fajnie. Przekierowuję Was do strony internetowej, tam wybieracie złącze, tam widzicie cenę oczywiście za kilowatogodzinę. Jeżeli nie macie tu abonamentu w Greenwayu, to najtaniej Wam będzie ładować pod Biedronką bezpośrednio u PowerDota. Natomiast jeżeli macie abonament, bo tutaj Greenway ma dwa abonamenty, bodajże za 35 zł i chyba za 100 zł, tam bez grosza. I wtedy przy tym pośrednim abonamencie cena spada do 2,40, jeżeli dobrze pamiętam, tak, 2,40 na pewno. Natomiast jeżeli będziecie ładować, jeżeli kupicie abonament za 100 zł, to cena bodajże spada do 2,10 zł. No, także ma to sens. Generalnie już ten abonament środkowy się opłaca, jeżeli ładujecie dwa razy w miesiącu, to już przy tym drugim ładowaniu już zaczynacie coś tam oszczędzać. Także ja teraz mam wykupiony w sobie abonament, ten właśnie pośredni, bo nie ma miesiąca, żebym, czy nie ma tygodnia tak naprawdę, żebym na Greenwayu gdzieś tam 30-40 kWh nie naładował. Także z tego korzystam. No i właśnie Greenway też zaczął współpracować z EcoEnem, na którym siedzę teraz. Aczkolwiek nie chciało mi dzisiaj na przykład ruszyć ładowanie. Wyjątkowo, bo Greenway nigdy nie miał tak, że w roamingu autoryzowało się aplikacją, tylko autoryzowało się kartą. I tą kartę zalecam mieć. Bo właśnie z aplikacji nie byłem w stanie tego zrobić na przykład pod Biedronką, czy dzisiaj mi też tutaj nie ruszyło na EcoEnie, a pod Biedronką na przykład karta zadziałała. Także kartę warto zawsze mieć. Jeżeli dany operator daje karty,
to ściągnijcie sobie kartę. No niestety jest to upierdliwe, że trzeba to ze sobą mieć, ale możecie to trzymać w samochodzie i tyle, niech to sobie leży. Także Greenway. No i Greenway oczywiście ma swoje też ładowarki, bo o tym nie powiedziałem, ma swoje stacje i tam wszędzie obowiązuje wtedy ta sama stawka. Jeżeli nie macie abonamentu, to chyba ta stawka jest teraz 3,15 zł, tak mi się wydaje, za kilowatogodzinę, niezależnie od prędkości ładowania, od prędkości tej, czy mocy tej ładowarki, o tak. Sorry, jest druga 35, więc myślę, że mnie rozumiecie. Kolejny operator to Elocity. Właśnie Elocity też może odblokować ładowarki PowerDot będące pod Biedronką, albo na przykład ładowarki EcoEnu, na którym się znajduje. I to działa z aplikacji. Ja mam wyjątkowo kartę Elocity, natomiast generalnie działa to z aplikacją i karty jeszcze ani razu chyba nie użyłem. Po prostu ją mam, bo mam. Natomiast generalnie używam tylko aplikacji i ona działa. I to muszę przyznać, że to działa. Natomiast patrzcie na cenę, bo na przykład pokazywałem Wam w poprzednim filmie właśnie a propos Biedronki, że na Elocity wychodziło najdrożej i zależnie od tego, czy macie abonament, czy nie macie abonamentu w Greenwayu, to opłacało się ładować albo bezpośrednio w PowerDocie, nie mając abonamentu w Greenwayu, albo opłacało się ładować z Greenwaya, ponieważ macie abonament i wtedy jest taniej niż przez PowerDota bezpośrednio. Niestety, jeżdżenie elektrykiem z tym się wiąże, że trzeba czasem poszukać, popatrzeć, aczkolwiek co, kierowcy spalinówek nie sprawdzają, ile kosztuje paliwo? Sprawdzają i jadą na tańszą stację przecież, często na markety francuskiej sieci, prawda? No. Kolejna aplikacja to EV Club w sumie. To jest klub użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce. I chłopaki zrobili aplikację już jakiś czas temu. To są różne tam informacje z meetupów, bo co niedzielę, pierwszą niedzielę miesiąca są zloty w miastach organizowane. Poznań, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, wszystkie duże miasta. Zielona Góra jeszcze nie, ale podejrzewam, że po prostu nikomu się nie chce. Ja na przykład nie mam czasu, żeby coś takiego zorganizować, więc po prostu się tym nie zajmuję na razie. Ale podejrzewam, że takie zloty też w Zielonej Górze się zaczną pojawiać. Oni też mają mapkę, gdzie właśnie też są wszystkie ładowarki dostępne, coś a la Pluxer właśnie. I co jest ważne, mają benefity tutaj na środku. Benefity. Teraz tego nie ma, ale na przykład w styczniu było 25 kWh dla posiadaczy abonamentu w Greenwayu, czyli jak miało się abonament w Greenwayu, tu był kod podany, który się kopiowało, wklejało się na swoim koncie w Greenwayu i można było dostać 25 darmowych kWh dla posiadacza abonamentu. Kto nie miał abonamentu, dostawał chyba 15 kWh za free. Także fajne sprawy tutaj są, fajne deale. Na przykład 10% na, dobrze widzę? Tu. 10% na EVSE Hubu. Bardzo fajna też ładowarka, to nie jest ładowarka, ale powszechnie mówi się na to ładowarka. Fajny sprzęt, nad którym się też zastanawiam i ta cena z tym rabatem 10% jest akceptowalna. Ona się wtedy zbliża mniej więcej do ceny wall konektora Tesli. Także warte rozważenia, jeżeli ktoś ma dostęp na przykład do gniazda siłowego u siebie w domu. Dobra, o Elocity mówiłem, o EV Clubie mówiłem. Orlen. Orlen ma też swoje ładowarki oczywiście, najczęściej w trasach, aczkolwiek w miastach też. W Poznaniu, w Warszawie, w Świebodzinie, nawet tutaj najbliżej Zielonej Góry, też Orlen ma swoją ładowarkę. W Gorzowie jest, aczkolwiek nie wiem, czy działa. To trzeba sobie zobaczyć. Orlen Charge, ta aplikacja się nazywa. Też mają mapkę. I widzicie, tu akurat nie widzicie. A tu już widzicie. Te na czerwono to niedziałające. Ta na szaro to pewnie w jakimś serwisie. A zielone to działające. Tam stawki nie są jakieś ciekawe, aczkolwiek jak po prostu nie macie wyjścia, na przykład zobaczmy sobie Jawor, bo to jest powiedzmy taki kierunek najczęściej przeze mnie wybierany i na Jaworze mi się zdarzało już nieraz ładować. Tutaj przed Jelenią Górą ładowarka 100 kW, tutaj macie zawsze też moce podane.
macie 100 kW i cena, wybierz, a muszę się zalogować, ale to było 3 zł z hakiem chyba. Te ceny też są chyba różne, zależnie od stacji, zależnie od mocy ładowania. Nie jest to najbardziej opłacalne ładowanie, najtańsze ładowanie. Oni nie mają chyba jeszcze roamingu, nie mają karty RFID, więc autoryzuje się tylko tą aplikacją. No ale jest i działa. Jak nie ma nic po drodze, to Orlen jako wersja awaryjna jak najbardziej tak. A niektórzy wiem, że korzystają regularnie z Orlenu. Także też aplikacja, którą polecam zainstalować. Kolejna to Tauron. Aplikacja Tauronu generalnie przyda się mieszkańcom Dolnego Śląska i Śląska, bo tam macie tych ładowarek w opór. Ja nawet jestem teraz niezarejestrowany, niezalogowany. Czy zarejestrowany jestem, ale się nie zalogowałem. KGHM Polska Miedź Legnica na przykład. Jaka cena? 2 zł. Nawet bez rejestracji, proszę bardzo. Na aplikacji eMap od Taurona to się nazywa. Będziecie mieli linki tutaj na dole w opisie. Może nie w pierwszy dzień, ale w kolejny dzień. Jest 2:41, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, że wrzucę to w kolejnym dniu albo po prostu wieczorem tego dnia, kiedy ten film rzucam, czyli w środę. Wy to oglądacie już od środy rano, bo ja zaraz po powrocie teraz z nagrania będę ten film wrzucał, więc mam nadzieję, że jakoś rano się tam doda, a wieczorem wam wrzucę po prostu linki do wszystkich tych aplikacji, żebyście mogli swobodnie je odnaleźć. No i widzicie, no, macie tam jakąś pineskę, klikamy, mamy cenę, na przykład CCS. I tutaj jest takim małym druczkiem, złoty 90, widzicie? Widzicie, złoty 99 za kilowatogodzinę. Stawka bardzo w porządku, ładowarka 75 kW. O, Godzieszów, tam jak jeżdżę czasem do Świeradowa, jeździłem, bo w sumie teraz nie muszę tam po drodze ładować, ale jak jeździło się autem z mniejszą baterią, to trzeba było się w Godzieszowie zatrzymać. No i ta ładowarka ratowała tyłek, a że kiedyś była darmowa, to tym bardziej. Ale już od jakiegoś czasu są te ładowarki Tauronu wszystkie płatne. Kolejna aplikacja i karta to jest EV plus Map. Nie, przepraszam, karty nie mam, mam tylko aplikację. EV plus Map to jest aplikacja tutaj z takim logo, EV z plusem. I ta aplikacja służy do ładowania głównie w Szczecinie, aczkolwiek jak spojrzycie, ja jej używałem może głównie w Szczecinie, ale w Poznaniu też jest bardzo dużo stacji tego operatora. Jak przybliżycie, oczywiście pojawią się pineski. Tutaj też ceny są naprawdę różne, więc musicie sami sobie zobaczyć albo w tej aplikacji, albo nawet w Plugshare. Pokażę wam się, że to jest aplikacja tego operatora. Jeżeli gdzieś tam mieszkacie, macie, nie wiem, mieszkacie w bloku, chcecie kupić elektryka i widzicie, że macie w pobliżu tylko stację właśnie EV plus Map, no to ściągacie tą aplikację i ładujecie się właśnie tam, jeżeli cena wam oczywiście odpowiada. Także jest to aplikacja, no, ja wam pokazuję aplikacje stacji, które w Polsce są w dużej ilości i działają. To uważam, że to, co tutaj jest, to jest już duża ilość, można tak powiedzieć. Także tę aplikację również mam. Mam jeszcze mnóstwo innych aplikacji, ale o nich wam nie powiem, bo są takie, których na przykład nigdy nie otworzyłem ani razu. Zdarzają się takie aplikacje, ale po prostu mam, bo mam, ale trzeba by w sumie je usunąć już z telefonu. Dzięki też roamingowi, bo bardzo często jedna karta załatwia kilku operatorów naraz. No i właśnie a propos roamingu, to tutaj też jest ENBW, bo bywały momenty, że opłacało mi się mieć kartę i aplikację ENBW. Oni mają, ja bym tutaj będę musiał pozasłaniać, żeby wam pokazać. Oni mają takie logo i to się nazywa Mobility Plus. I ta aplikacja ma takie logo. Ale jest to operator ENBW, to jest taka jakby, nie wiem, nasza Enea, powiedzmy. Więc jest to operator, który działa w Niemczech, pokrywa praktycznie całą Europę, można powiedzieć, odblokowuje całą Europę. No i był moment, że te ładowania były na tyle, ta kilowatogodzina była na tyle tania, że ja nawet w Polsce ładowałem tą kartą,
bo mi się to po prostu opłacało. Tam było chyba 39 centów za kilowatogodzinę i były ładowarki, które po prostu odblokowywałem w tej stawce, również w Polsce, no i też w innych krajach. Ale już ta promocja się niestety skończyła, już taka cena dobra nie jest. Chyba te 39 centów zostało, ale na ich ładowarkach ENBW w Niemczech. I być może, oczywiście dla posiadacza abonamentu tego chyba teraz kosztuje 17,99 albo 19,99 euro. I wtedy ma się lepszą preferencyjną stawkę. No i ktoś, kto jedzie w trasę i na przykład, nie wiem, jechaliśmy prawie rok temu z Bartkiem do Belgii po AMI. I właśnie korzystaliśmy wtedy nie z superchargerów, tylko z ENBW, z tej karty czy z aplikacji. Ja nawet częściej z aplikacji korzystałem niż z karty, a korzystałem z tego dlatego, że było taniej. I na takiej trasie do Belgii z powrotem to było 150 czy 200 zł oszczędzone na ładowaniu. Także uważam, że warto. ENBW. Jest jeszcze Maingau, ale Maingau kiedyś zyskał taką sławę dzięki temu, że ładowanie kosztowało 5 centów za kilowatogodzinę. To były złote czasy, 2020 rok, kiedy to wszystko raczkowało i to było tak, że każdy z ulicy dostawał 5 centów za kilowatogodzinę i trochę się też poładowałem z tego w Niemczech, nie ukrywam, na różnych trasach. Ale były też promocje dla tych, którzy mieli, bo Maingau to jest też taka, nie wiem, Tauron, Enea, E.ON w Polsce, Energa, to jest tego typu operator prądowy, no to właśnie Maingau miał promocję dla swoich klientów za 2 centy za kilowatogodzinę, no za darmo, po prostu można było ładować samochody za darmo, można tak powiedzieć, bo to były grosze, co się płaciło za te ładowania i tak samo 5 centów to były grosze, ale oczywiście to była akcja taka trochę dumpingowa, żeby trochę wykosić konkurencję. No i rzeczywiście zdobyli popularność, ale już od dawna nie korzystam, bo te stawki są kompletnie nieopłacalne w tej chwili. Kolejna aplikacja czy karta to Shell Recharge. Ponieważ tych stacji troszeczkę jest na zachodzie, dużo jest w Holandii, trochę jest w Niemczech, może nie dużo, ale zaczynają wyrastać też w Polsce. Aczkolwiek Shell działa również z Greenwayem, z tego co kojarzę, i stacje Shella powinny być również widoczne w aplikacji Greenwaya jako roaming. I może się okazać, że tak naprawdę ładowanie w Greenwayu będzie tańsze niż ładowanie bezpośrednio w Shellu. Ale warto, ja tą kartę używałem kilkukrotnie, Shella warto mieć, bo on jest też w stanie odblokować wiele ładowarek innych operatorów w ramach roamingu. Sorry, tak spoglądam, ale patrzę po prostu, ile jeszcze mam tam naładowane w samochodzie. No, także też zalecam Shell Recharge po prostu mieć jako taki backup. Gdyby nic nie działało, to Shell Recharge raczej odpali Wam prawie każdą ładowarkę. Co jeszcze mam, to bardziej chyba dla mieszkańców Krakowa i Małopolski. Go plus e-auto. To jest operator, to właśnie taki bardziej lokalny z tego, co widziałem. Nigdy jeszcze nie skorzystałem z tej karty. Dostałem ją z racji członkostwa w Tesla Klub Polska i tam była jakaś akcja właśnie, że dawali te karty, nie pamiętam, czy za darmo, czy za jakąś tam drobną opłatą. Także mam, bo mam zamiar się wybierać do Krakowa, więc po prostu tę kartę mam, żeby można było gdzieś tam z którejś ładowarki po drodze skorzystać, bo też są ładowarki szybkie. U nich te stawki są w miarę przyzwoite, więc ja też to u siebie mam. To są moje zalecenia co do tych aplikacji, które możecie sobie ściągnąć. Natomiast ja Wam pokażę. Ja mam po prostu, mam zakładkę na telefonie EV i tam mam troszeczkę tych aplikacji, jak widzicie. Z czego używam niewiele z nich. Tak naprawdę na tej stronie nie używam żadnej. Na tej stronie Shell Recharge, to powiedzmy, żebym używał. To z 9 aplikacji jedną, tutaj żadnej. No, po prostu na palcach dwóch rąk spokojnie można policzyć. To nie jest tak, że trzeba mieć setki aplikacji. Z reguły wystarczy Wam
do poruszania się po Polsce, jeżeli chcecie się poruszać po Polsce, no i po Europie w sumie też, bo Greenway odblokuje Wam dużo, bardzo dużo ładowarek już w Europie. Przede wszystkim Ionity, tego Wam nie powiedziałem, sorry. Ionity możecie odblokować z Greenwaya po stawce Greenwaya, a nie Ionity, więc jest to bardzo korzystna oferta, bo mając abonament macie kilowatogodziny za 2,10 zł na przykład, mając ten droższy abonament. No i wtedy możecie sobie śmigać po Ionity właśnie w cenie, w stawce Greenwaya. To jest bardzo fajne z ich strony. Ale druga rzecz to Elocity, natomiast nie musicie mieć karty, absolutnie nie musicie jej zamawiać. Wystarczy Wam aplikacja Elocity, więc możecie mieć ją od ręki już. Tak samo Greenway. Greenway, jeżeli macie zamiar korzystać tylko z Greenwaya, tylko z ich stacji, to nie musicie mieć karty fizycznej, aczkolwiek ja zalecam, no bo będzie tak, że podjedziecie pod tą Biedronkę i będziecie chcieli się tam naładować, a że macie na przykład abonament wykupiony, no to warto wtedy kliknąć Greenwaya po niższej stawce. Po prostu. O, poniżej pół godziny, słuchajcie, to chyba rekord u mnie ostatnio, bo te filmy są bardzo długie. Myślę, że nie namieszałem, mam nadzieję, że nie namieszałem zbytnio, zwłaszcza przez porę, o której to nagrywam, ale zaraz kończę ładowanie, właśnie jadę odstawić samochód i jadę do domu wgrać Wam ten film, wyspać się przede wszystkim i działać jeszcze jutro. W sobotę macie film o MG, prezentacja MG, 50 minut, także kupcie sobie popcorn, zróbcie sobie herbatę w sobotę i zapraszam na rano na film o MG4 i tam później kilka filmów o MG się pojawi po drodze, no i następny właśnie będzie Volvo EX30, które się teraz ładuje, które oddaję, dostałem je na kilka godzin dosłownie, więc korzystam, że jest po prostu w Zielonej Górze, więc będzie też przez kolejne dwa tygodnie się działo na kanale. Będzie tych filmów trochę. Mam nadzieję, że ciekawe dla Was. No tyle, słuchajcie. Ja Wam dziękuję, dobrej nocy. A dla niektórych tak naprawdę miłego dnia, bo pewnie jeżeli rano oglądacie po opublikowaniu tego filmu, to pewnie dzień dobry. Pozdrawiam. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.